Siemano wszystkim. Dzisiaj poszukiwania na moście kolejowym nad rzeką Skawą w miejscowości Woźniki. Z tego co się dowiedziałem, ten most jest z lat 60., więc stary może nie jest, ale może coś tutaj wyjść. Tutaj było fajne stanowisko, rzucałem może przez jakieś 15 minut, ale kompletnie nic nie wyszło, więc pomyślałem sobie wyskoczyć na ten filar i z filara rzucać tam właśnie na środek mostu. Ponieważ tutaj mamy, z tego co mi mówił tutaj wędkarz, tutaj szło kiedyś jeszcze drugie koryto Skawy, no i niestety tam nie dojdę, bo mamy wodę. A tu bym sobie fajnie wyskoczył i spróbował z filara. Dobra, może się uda. Coś takiego. Wiaderka nie będę brać. Spróbuję skoczyć. Idzie ciężko. Będzie ciężko, panie Wojtku. Się udał. Jestem. Coś takiego. Na razie same pręty wychodzą od zbrojenia albo od wzmacniania brzegów kamieniami. Na razie śruby wychodzą. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co to będzie. Opa. Na razie taka długa śruba. Zobaczymy, co dalej. Chyba coś jest, albo glony. Nie, jest coś. Tu mamy klamrę. Idzie coś dużego.
Idzie, idzie, idzie. I mamy. Co to będzie? Jest ponownie płytka. Się zaczyna. Co chyba mamy? Jakiś stworzeń, ale widać, że ładnie wypracowany tutaj z tej strony. Jedziemy dalej. A coś się chyba przyczepiło. Zobaczymy, co to jest. I mamy śrubę. Tak jest. O, coś mamy. Coś mamy. Proszę bardzo. Całownik ze śrubą i taka blacha. Coś mi złapało. Zobaczymy, co to będzie. O, ponownie. Płytka, parę gwoździ, no coś mamy. Proszę bardzo. Coś tutaj szło i kusiło. Ciekawe co? Zaraz to złapię. O, jest. Idzie, idzie. Coś tu mamy. Jakaś obudowa. Budowa od komputera. Takie cary. No i mamy kolejny wyjazd na skup złomu. No i kolejna aktualizacja wszystkich fantów zebranych z miesiąca. Wyłowione za pomocą magnesu neodymowego, a tutaj widzimy sam złom. Zobaczymy, ile za to wezmę, ale myślę, że może będzie jakieś 300 kilo. Tak na oko stwierdzam, no ale wszystko się okaże na miejscu. Trochę się tego nazbierało, a to dopiero jeszcze początek. Bo będą dalsze wyprawy. Dobra, no to ja się pakuję i widzimy się na skupie złota. No chyba będę ładować do łyżki, tak jak ostatnio. Tak jest. Już mi szykuje pani, dobra. Trzeba podjechać. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawostki mamy. Tak. Kłaniam się. Witam. Mamy z tego, nie? Z magnesu neodymowego.
Ale to nie jest skrzep. To mi się wydaje, że to będą te blachy. Tylko że skordowane, nie? Jakie kości? Co to jest, kość? Nie. Kość. No. Ty, ale jaja, kość, ale i tak się skleiła z tym, no. Ze szczękami, nie? Jakby nie jaki trup. No, kość. Dziwne. To idzie też do łyżki, czy gdzie? Tak. Czym to było kopane? Koparą? Nie, w rzece to było. No. To też. To wszystko właśnie z rzeki. Czyszczona była rzeka? Tak, a czy ja ogólnie poszukuję. Aha. Poszukuję, rzucam magnes. Skarbu? Tak, i magnesem też. No tak, jak tu jest rower czy coś. To wszystko. Wszystko z rzeki. Z Wisły, ze Skawy. Chyba zeżarło. No, kupę lat leży w wodzie. Co po niektóre. Dobra, fajnie. Dziękuję panu bardzo za rozładunek. Dziękuję wzajemnie. A ja tu zawsze jestem. Tak. Słucham? Nie widziałem pana. A, bo to może jakoś, żebym się z panem minął. Bogdan nie jest, nie pan. Wojtek. No, miło panować. Ja tu robię miesiące. A, no to ja byłem miesiąc temu? Czy chyba tak? Nie ma tu roboty na placu. No, no ale robota tu jest zawsze, nie? Tak. Tutaj coś jeszcze jest do kupienia? Jest jakiś stary motor albo co? Był, ale teraz zawsze. Był? A co było? No różne. Włoski. Włoski? Ale ktoś to skupuje, czy? No. No, no ja bym kurde ten. Ja bym kupił jakby było. To na 720. Elegancko. 280 kilo. Super, dziękuję bardzo. 36. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. No i proszę bardzo, dla chcącego nic trudnego, 280 zł wpadło. Także każde podniesione kilo to jest złotówka. Sam raz na te czasy, co teraz są, a idą coraz to gorsze, widzę. Ale trzeba myśleć optymistycznie. Także zawsze jakiś grosz wpadnie, a zabawa przednia. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. A i do następnych poszukiwań. Trzymajcie się.